fani karaoke i sympatycy otwartego klubu od 3 lat. Spotykali się w browarze zamkowym Cieszyn. Teraz przyszedł czas na zmiany, ale jak podkreślają klubowicze, idea cały czas pozostaje niezmienna. Chodzi o muzykę, wspólne projekty i dobrą zabawę. Karaoke już się przyjęło w Cieszynie, ale zmienia swoją lokalizację, dlatego też stoimy przed Starówką. Karaoke no w zasadzie już ponad 5 lat, nieprzerwanie w każdy czwartek. Ostatnie 3 lata to wiadomo browar zamkowy, tam nas ugościł, tam nam udostępnił swoje miejsce i z tego karaoke powstało coś więcej, jak wszyscy wiemy, otwarty klub. I ten otwarty klub stał się czymś więcej niż tylko miejscem, ideą przede wszystkim, stał się zbiorem ludzi już całkiem ogromnym, którzy przyzwyczaili się, że w Cieszynie już coś się dzieje. Czyli w każdy czwartek, piątek, tak, jam session i podobne. No a na browarze wiadomo, teraz jest zmiana, są remonty, dlatego szukaliśmy miejsca, żeby ci ludzie mieli dalej gdzie przychodzić się spotykać, działać. Przede wszystkim działać, tworzyć, bo również, jak wiecie, bo również o tym mówiliście, pisaliście, nie próżnowaliśmy w czasie, kiedy już browar był zamknięty w remoncie, tylko już była też płyta. Także otwarty klub cały czas działa. Czy wy jesteście zadowoleni z tej nowej lokalizacji? Na razie na pewno nam się podoba, ponieważ miejsce dzięki temu, że Starówka posiada klimatyczną piwnicę, podobnie jak komnata na browarze, będziemy się czuli dalej jak u siebie. Jak to się stało, że akurat tutaj trafiliście? Dlatego, że jest miejsce. Jest miejsce niewykorzystane, które stoi i trzeba go wykorzystać, a właściciele zgodzili się, jak najbardziej podoba im się ten pomysł, więc będziemy tutaj. Czy wy tam musicie jakoś to miejsce dopasować do siebie, jakoś je odpowiednio urządzić, czy wchodzicie po prostu tak, jak jest? Mamy to szczęście, że dla ludzi już jest gotowe i nawet, powiem tutaj od razu, jest na plus w porównaniu do poprzedniego miejsca, bo będzie wygodniej, są wygodne boksy. Ludzie zawsze narzekali na te ławki, bo to jednak siedziało się tam całymi wieczorami i plecy bolały. Teraz są wygodne boksy, fajne miejsce do siedzenia. Jest mniejsze to miejsce, dzięki czemu moim zdaniem będzie trochę bardziej klimatycznie. No to przenosimy się w takim razie do Starówki. Tak, zapraszam. To, co mnie cieszy, no otwarty na życie. Otwarty klub w nowej lokalizacji już niebawem otworzy się dla sympatyków klimatycznych wieczorów z karaoke w roli głównej. Drodzy klubowicze i jeszcze nie klubowicze, zapraszamy Was wszystkich gorąco tutaj, do podziemi Starówki od 2 grudnia. Pamiętajcie, już w każdy czwartek karaoke z Powerem i również już w piątek 3 grudnia jam session. Zapraszamy gorąco, bądźcie z nami. Koniecznie. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.